Ze szczytu Karantu Hill pozdrawiamy całej Rybnicki, świat żużlowy i kibiców! Row, row, row Rybnik! Długo się zabieraliśmy do tego, żeby ponownie do Irlandii pojechać. Nie ukrywam, że już od kilku lat gdzieś tam po głowie nam chodziło, żeby ponownie zawitać na Zieloną Wyspę. Wreszcie spotkanie w Szczawnicy. I Ania, która tam wypowiedziała swoje takie pragnienie niemalże, że chciałaby pojechać z nami do Irlandii. Jeszcze nigdy w Irlandii nie była, od tylu lat śpiewa już irlandzkie piosenki z nami, a nie postawiła jeszcze nogi na Zielonej Wyspie. Czwarta rano. I odnalazłam w tej porze to nawet ryby śpią w jeziorze. To jest maleńki. To pamiętam zawsze, jak w przedziale pociągu kiedyś tam w dawnych czasach PRL-u, bo dziecko się mi kiedyś pytało, tato, co to jest ten PRL? Co to był ten PRL? No to wtedy w PRL-u były jajka i pomidory. Polak okrada samochód. W tą stronę jadąc do Irlandii zatrzymaliśmy się w Walii, w Cardiff, korzystając z tego, że mamy tam po prostu serdeczną przyjaciółkę, Marysię. Jak co roku się będzie odbywać Grand Prix, w tym roku nie było, no bo nie było, ale znowu na pewno będzie Grand Prix i znowu Polacy zwyciężą, bo tylko Polacy zwyciężają na Grand Prix. Wali w Cardiff, Millennium Stadium. O, i kto przyjedzie? Kacper Woryna. Właśnie dzisiaj jedzie. Otwartym gestem nas Marysia przywitała, zorganizowała nam pobyt i mało tego, jakiś koncercik, bo mówi, skoro już będziecie, no to przecież trzeba w tej Walii zagrać. Więc udało się w przecudnym miejscu, w kultowym wręcz takim klubie muzycznym w Cardiff. Się odpierdziel. Słuchajcie, pierwszy tydzień chips. Ile tu będziemy? 10 dni. To jeszcze 9 przede mną. Full Irish breakfast na śniadanie i fish and chips na popołudnie. Oczywiście kartofle, czy frytki robione od siekiery, ale dobre.
gdyby on na przykład nie robił tego, nie wiem, czegoś tam betonowego w swoim ogródku i nie wyszedłby, żeby poprosić, żebyśmy przeparkowali, no to... W tej miejscowości było setki takich samych domów, a my zjechaliśmy akurat w to miejsce, no tak jakby ktoś nam po prostu, no jakiś palec Boży nas prowadził, tu musicie stanąć. Battlefield Bender, żeśmy grali w 97 bodajże 7 roku w Polsce, w wielu miastach, ale on się okazał członkiem wcześniejszym tej grupy. No i gdyśmy mu powiedzieli oczywiście, że graliśmy z Battlefield Bender, to jeszcze to nawet wyciągnął ciastka jeszcze i inne tam rzeczy. Herbatę, zagraliśmy parę numerów, bardzo przyjemna atmosfera, bardzo miła żona przede wszystkim i no, pełne zaufanie do jakiegoś podejrzanego samochodu, pełnego ludzi z Polski. Super. Pani Sławaja życzę.